Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy widzowie, wczoraj do godziny 24 pod wczorajszym odcinkiem dobiliście 10 tysięcy łapek, więc dzisiaj rozdaję wam dwa razy karnet zadymiarski, w sumie dwa razy kod PSC o wartości 50 zł i te osoby oto wygrywają. Gratuluję serdecznie! W dzisiejszym odcinku zrobimy coś szalonego i wydamy ponad 350 zł na gemy tylko po to, żeby wymaksować cały karnet zadymiarski. Będzie mnie to kosztowało 1200 gemów, już policzyłem. Więc moi drodzy widzowie, umówmy się w ten sposób: za każde zostawione przez was 1000 łapek w przyszłym sezonie kupuję 100 gemów. 5000 łapek, 500 gemów, 10000 łapek, 1000 gemów i tak dalej, i tak dalej. No, zaskoczcie mnie, bo mam nadzieję, że zostawicie tych łapek bardzo dużo i że to będzie mega ciekawe doświadczenie, jak wydam na tą grę parę tysięcy złotych. No, na pewno się przyda, na pewno się przyda. To też jest dla was taki challenge, zobaczymy ile jesteśmy w stanie wydusić łapek, a później ile jesteśmy w stanie wydusić pieniędzy z Farela. No niestety. W następnym odcinku powracamy do stałego konkursu. Jeżeli ktoś z was robi jakieś zakupy z kodem Farel, niech to nagrywa i podsyła na mój e-mail kodfarel@gmail.com. E-mail oczywiście macie w opisie, a jeżeli wasz krótki filmik pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście kod PSC o wartości 1 megaboksa, ale dopiero wyniki konkursu ogłoszę w następnym odcinku z gry Brawl Stars. Czyli jutro, godzina 7.30. Chciałem wam jeszcze przypomnieć, że na pixieshop.pl znajdziecie teraz przekozackie koszulki, z którymi możecie się utożsamiać. Jeżeli jesteś nocnym markiem, no i bardzo ciężko jest ci rano wstać i pomaga ci kawa, no to ta koszulka jest idealna dla ciebie, bo to jest joysticzek wkurzony, takie oczy czerwone, przekrwione z kawunią. Mega śmiesznie to wygląda. Jest jeszcze kilka innych, mogę to nazwać grafik albo emotek, koniecznie sprawdźcie ofertę, link do sklepiku macie w opisie. A teraz przejdźmy na moje konto i wydajmy pieniążki na 1200 gemów. Let's go! Jesteśmy już, moi drodzy, na moim koncie, na samym począteczku. Zanim wydamy dużo pieniążków, chciałem was zaprosić do mojego klubu, który nazywa się The Farel Team. Aktualnie jest 96 klanowiczów. Troszeczkę osób podołączało od ostatniego odcinka, więc wbijajcie, bo sloty kończą się bardzo szybko. 25 tysięcy puszek rekrutacja, więc zapraszam. Hashtag macie podane na dole. Dobrze, moi drodzy, wejdźmy teraz do sklepu i sprawdźmy, co my mamy tutaj ciekawego w sklepie. Oferta specjalna. Specjalna 3 razy megabox, to nas kompletnie nie interesuje. Nas interesuje tylko i wyłącznie kodzik z tyłu, czyli kodzik Farel jest wpisany. Swoją drogą dziękuję wszystkim za wsparcie, no bo podsyłacie mi naprawdę dużo tych filmików. Mam nadzieję, że każdemu uda mi się podesłać tą nagrodę, tylko wiecie, każdego odcinka rozlosowuję dwie osoby, więc bądźcie cierpliwi, z pewnością wasze filmiki się pojawią. Lecimy. Co by tutaj kupić? Potrzebujemy 1200 gemów, czyli trzeba kupić ofertę za 240 zł i za 100 zł, tak mi się wydaje. Dobra, kupujemy. Zakup sfinalizowany pomyślnie i mamy to. 1100 gemów na moim koncie. Potrzebuję 1200 gemów. Więc zostawcie te łapeczki w górę, co? Co potrzebuję? 100 gemów. No to dużo nie potrzeba, no to doładujmy sobie to za 5 dyszek. Kolejne 170 gemów trafia na moje konto. Wymaga uwierzytelnienia. To troszeczkę przegięliśmy dzisiaj. Dobra, jest! Jednak są te gemy. 170 wskoczyło. Dobra! Jesteśmy już w karneciku z zadymiarskim. 70 poziomów do kupienia, no dobra. Kupujemy. Jest poziomik, jest poziomik. Co 10 poziomów będziemy kupowali i otwierali nagrodę. Zobaczymy, co ciekawego w tym karnecie otrzymamy. Tu mamy karnet, raczej klejnoty, dobra. Zaczynamy od odbierania nagród, od samego początku, bo specjalnie nie odbierałem tych nagród. Mamy tak, monetki, 100 monetek, to niedużo, ale zawsze się przyda, 50 monetek. Skrzydek nie będę otwierał z wiadomego nam powodu, bo będę sobie maksował nowego zadymiarza już niebawem. Otwieramy pakiet odznak, a w pakiecie odznak mamy Barleya, Erpimo i pułkownika Rufsa rzadkiego, super. Punkty mocy, to ładujemy sobie później do Rufsa, na razie nie. Klejnoty, goldzik, jakieś emotki chyba będą, co? Za chwileczkę po drodze. Kolejne klejnoty, no zwraca nam się troszeczkę tych klejnotów. Cieszy mnie to bardzo. A, monetki, 200 monet, myślałem, że coś nowszego będzie. Odznaka, pułkownik Ruffs, taki szczęśliwy. Tutaj pułkownik Ruffs. A ty co tak krzyczysz tutaj, Ibunia? Pułkownik Ruffs, taki smutny. Tutaj widzę Eevee mi kibicuje cały czas, widzowie. Idźcie tam, baw dalej. Nie wiem, czy wiecie, ale Eevee dołączyła do kolekcji Animals. Jest też nowa grafika, więc możecie wbić, zobaczyć, co jest stronę. Odbieramy monetki. I lecimy dalej. Kolejne 30. Kolejne 30. Ja dziękuję, widzowie. Musicie zostawić tą łapkę w górze. No i suba przede wszystkim, bo lecimy po milion w tym roku. Będę mega, mega wdzięczny.
kolejnych 10 poziomów kupionych i mamy takiego walentynkowego Rufsa. To jest epicka odznaka, okej. Okay. Kolejnych 10 gemów. Super. Tutaj... Wow. Nie, to trzeba... Nie trzeba... Czekajcie. Otrzymasz inną nagrodę, ponieważ masz już tę odznakę. Ale jak otrzymam inną nagrodę, mam już tą odznakę? No ja może nie chcę innej nagrody. Dobra, na razie... O! Dobra! Kupmy. Otwórzmy. Skrzynkę dostałem i punkty do Rufsa. No niech będzie. Widzowie, w jutrzejszym odcinku maksujemy Rufsa. Dlaczego nie maksuję go dzisiaj? Z pewnością zapytacie. A to z takiego powodu, że sklep się jeszcze nie zresetował. Ja sobie go wymaksuję tuż przed resetem sklepu. Dzięki czemu... Jak będę go miał na maksymalnym poziomie, pojawi mi się w sklepie, moi kochani, nowy Star Power albo i gadżet do tego zadymiarza. A jeżeli nam się nie pojawi, no to będziemy go postarali się wydropić z jakichś skrzynek, tak? Kolejna odznaka, to jest też fajna odznaka, epicka. Trzyma ten swój taki jakby pistolecik w ręku, monety odbieramy. I zaczynają się nowe, legendarne odznaki, pułkownik Rufs, dokładnie to jest Ronin Rufs odznaka, to jest wkurzony ten Ronin. Lecimy dalej, to jest kolejna odznaka do pułkownika Rufsa. I co mamy? Do kupienia kolejne poziomy, no niestety, lecimy. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. I moi kochani, mamy to! 70 poziom, wymaksowany karnet w pierwszy dzień. Cieszą się niezmiernie. Okej, tylko u mnie takie wariackie rzeczy na kanale, także pamiętajcie o tym, co to jest jakiś taki walentynkowy Rufs od boku, zawstydzony, chyba buziaka dostał, wiecie, tu z tyłu w hełm i się zawstydził troszeczkę. Kolejne monety. Odznaka takiego confuse, że tak powiem, Ronina. No i moi drodzy, odblokowywujemy. Nowy skin. Let's go! Lecimy! Mamy to. Ronin Rufs. Przecudowny. Przecudowny jest ten skin. Serio. Uwielbiam. No i jak widzicie, mamy cały karnusz odblokowany. Z poprzedniego sezonu zostało mi jeszcze... O! Pakiet odznak. A otwórzmy. Dlaczego by nie? A w tym pakiecie odznak jest... Cold Krug! Legendarna odznaka. I o to chodzi. Oraz Nani. Pięknie. Krug wkurzony. To jest kolejny pakiet odznak, a otwieramy, dlaczego nie, Mortis B i Pan P. Okej. Okay. I mamy ile? 53 skrzynki, to jest bardzo dużo. Z tych skrzynek to ja sobie wymaksuję postać na S, moi drodzy. Dobra, w takim razie zmieniamy skina w naszym zadymiarzu. No i co? Zagrajmy sobie jakiś meczyk i zobaczymy, jak nam pójdzie. Wow, zobaczcie, ten laser jest totalnie inny niż podstawowej wersji Rufsa. Dźwięk chyba też się troszeczkę różni, o ile się nie mylę. Dobra, lecimy od razu raz, szybciutko środek. Dziękuję za skrzyneczkę, kolejna skrzyneczka. Tutaj Pan P. Leon chciał mnie też tutaj podjechać. Nie wiem, czy ten... Nie, to nie jest Pan P, to jest Gale, a ja myślę, że to Pan P. Dobra, tu mamy... O, właśnie, był! Był serc przez chwilę, ale już padł. Ten mnie odbił za mocno. 5 power cubesów ma, tak, cwaniaczek? Chodź tu, byczku. Ja tu tylko się uleczę i zaraz w ciebie... Ale że tu jest jeszcze Max, ja chciałem tamtego chłopa wjechać, a tutaj jest... Maxiu się schował nam. Mamy Maxa, mamy Spike'a, mamy tego Gale'a na dole. Dobra, biorę tą skrzynkę. Power Cube zawsze się przyda. Bomba. Pięknie. Zrzucamy sobie zrzut. Ej, ten zrzut nie miał tam lecieć! Dobra, leży. Ale prawie mnie porobił. Wow, ten Leon mocno bije. Uciekam. Nie! Padnę. Udało się jakimś cudem przeżyć. Kroję te power cubesy. 7 power cubesów, nie jest źle. Idę w te grzybki. Lecznicze grzybki, search. Wysoki poziom ma ten search, maksymalny. Po 2200 bije w spajka, nie jest źle. Dobry damage, leży. Wielkie starcie, showdown. Z tym surge'em, on weźmie power cubesa jeszcze zapewne, żeby się tutaj... Wow! Muszę się cofnąć, bo się wyłożę. On teraz ma daleki zasięg, bo się upgrade'ował na poziom 4. Dostał? Nie dostał. Ej, nawet ten search też tańczy sobie. Ale dobra. Ale tak go spetardowałem, że nie miał szans. Nice. Dobry meczek. Wy zostawcie łapeczkę. Lecimy. Także moi drodzy zadymiarze, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało jak zawsze. Pamiętajcie, że jutro wlatuje nowy odcineczek, jak będziemy maksowali naszego kolonela Rufsa, czyli pułkownika Rufsa. Będziemy odblokowali nowy gadżet i Star Power, więc widzimy się jutro o godzinie 7:30. Ja życzę wszystkim oczywiście miłego dnia. Wbijajcie na pixshop.pl po przekozackie koszulki. Macie jeszcze pozdrowienia od joysticka, buziaczki. Trzymajcie się. Cześć!